Wyobraźmy sobie, że wyruszamy w podróż po świecie natury, gdzie powłoki ciała zwierząt nie tylko chronią, ale też fascynują swoją różnorodnością i adaptacjami. Każdy krok w tym magicznym świecie to nowa przygoda, pełna niezwykłych tajemnic i zaskakujących ciekawostek, które sprawiają, że nawet najzwyklejsze zwierzę staje się bohaterem własnej baśni. Skóra jak tarcza mitycznego wojownika, ciekawostki o kręgowcach. W świecie kręgowców skóra jest jak zbroja bohatera mitów. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nosorożce mają tak grubą skórę? Ich skóra to prawdziwy pancerz, który potrafi mierzyć aż 5 cm grubości. To jakbyśmy mieli na sobie kilka warstw skórzanej zbroi, która chroni przed ciosami, a jednocześnie pozwala na pełną swobodę ruchów. Podobnie rekiny, ich skóra przypomina papier ścierny, ale to nie przypadek. Skóra rekina jest pokryta drobnymi łuskami, które pomagają im szybciej poruszać się w wodzie, zmniejszając opór. Można powiedzieć, że rekiny mają na sobie strój aerodynamiczny, niczym pływacy olimpijscy, którzy osiągają zawrotne prędkości dzięki swojej opływowej budowie. Pióra, futro i łuski, magiczne płaszcze zwierząt. Ale to nie wszystko. Przygoda staje się jeszcze bardziej intrygująca, gdy zajrzymy w świat ptaków i ssaków. Ptaki, jak majestatyczne feniksy z legend, noszą na sobie płaszcze z piór, które nie tylko pozwalają im latać, ale też regulują temperaturę. Pamiętacie bajki o magicznych pelerynach niewidkach? Niektóre ptaki posiadają pióra, które zmieniają kolor w zależności od kąta padania światła. Taki magiczny efekt można zobaczyć na przykład u kolibrów, których pióra mieniają się w odcieniach tęczy, gdy te szybują między kwiatami. Z kolei futro u ssaków to prawdziwe cudo ewolucji. U niedźwiedzi polarnych, choć ich futro wydaje się białe, to tak naprawdę jest przezroczyste. Każdy włos działa jak miniaturowa rurka, która przepuszcza światło i ogrzewa ciemną skórę pod spodem, utrzymując mięsia ciepłego nawet w mroźnej Arktyce. To jakby nosić płaszcz złożony z małych paneli słonecznych, które grzeją cię od środka. Zmiennoskórki, niczym bohaterowie fantasy. W świecie zwierząt znajdziemy także prawdziwych mistrzów kamuflażu. Kameleon, jak czarodziejski bohater, potrafi zmieniać kolor skóry w zależności od otoczenia, nastroju, a nawet temperatury. Wyobraź sobie, że możesz stać się niewidzialny, wtopić się w tło, kiedy czujesz zagrożenie. To nie tylko bajka, kameleony żyją w świecie, w którym ich skóra jest jak magiczny płaszcz zmieniający barwy, chroniący je przed drapieżnikami. Ale to nie koniec. Czy wiesz, że ośmiornice mają skórę, która nie tylko zmienia kolor, ale także teksturę? Mogą naśladować powierzchnię skał, piasku, a nawet roślin, dzięki czemu stają się prawie niemożliwe do zauważenia. Ich skóra jest jak żywy obraz, który dostosowuje się do otoczenia w ciągu zaledwie kilku sekund. To jakbyś miał na sobie strój, który w każdym momencie może zmienić się w nowy wzór i kolor. Ewolucyjna sztuka przetrwania, powłoki w ekstremalnych warunkach. Wśród wszystkich tych fascynujących powłok warto wspomnieć o zwierzętach, które zamieszkują ekstremalne środowiska. Niektóre jaszczurki potrafią przetrwać w gorącym piasku pustyni, gdzie temperatura dochodzi do 50 stopni Celsjusza. Ich skóra jest jak tarcza odbijająca ciepło, a specjalne łuski pozwalają zbierać wodę z porannej rosy, dosłownie pijąc wilgoć powietrza. Z drugiej strony, w mroźnych głębinach oceanów, niektóre ryby mają skórę pokrytą grubą warstwą tłuszczu, który chroni je przed zamarzaniem. To jakby nosiły na sobie ochronny kombinezon na zimę, który izoluje je od lodowatego otoczenia. Związek powłoki ciała ze środowiskiem, magia adaptacji. Ostatnia, ale jedna z najbardziej fascynujących rzeczy, to jak zwierzęta dostosowują swoje powłoki do środowiska. Każde zwierzę to jak unikalna postać w grze fantasy, która ma specjalne umiejętności dopasowane do swojego otoczenia. W tropikalnych lasach deszczowych skóra niektórych żab jest gładka i śliska, co pomaga im poruszać się w wilgotnym środowisku, ale też wydziela toksyny chroniące je przed drapieżnikami. Wydaje się to jak supermoc, trucizna w skórze, która odstrasza każdego, kto spróbuje je zaatakować. Natomiast na suchych,
piaszczystych pustyniach, skóra wielbłądów jest gruba i szorstka, co pozwala im przetrwać bez wody przez długie dni. Ich powłoka działa jak magiczna bariera, która zapobiega utracie cennych kropli wody, a jednocześnie chroni przed upałem. To jak nosić na sobie ochronny pancerz, który pozwala im przetrwać w miejscach, gdzie inne zwierzęta by zginęły. Powłoka ciała zwierząt to więcej niż tylko fizyczna bariera. To jak prawdziwa magiczna zbroja, która nie tylko chroni, ale pozwala oddychać, regulować temperaturę, a nawet komunikować się ze światem zewnętrznym. Każda grupa zwierząt, niezależnie czy to płazińce, bezkręgowce, czy kręgowce, nosi swoją unikalną zbroję, która czyni je mistrzami przetrwania w najbardziej niezwykłych warunkach. I choć te powłoki mogą wydawać się różne, mają wspólny cel – przetrwanie w świecie, który jest pełen wyzwań. Fascynujące, prawda? A teraz sprawdź swoją wiedzę, odpowiadając na pytania, które usłyszysz. 1. Jakie funkcje pełni powłoka ciała u zwierząt? 2. Wymień przykłady powłok ciała u bezkręgowców. 3. Jakie warstwy skóry występują u kręgowców? 4. Co to jest nabłonek syncytialny i jakie znaczenie ma u płazińców pasożytniczych? 5. Jakie wytwory naskórka i skóry właściwej znajdziemy u kręgowców? 6. Jakie są różnice w budowie powłoki ciała bezkręgowców i kręgowców? 7. Wymień przykłady zwierząt, których powłoka ciała przystosowana jest do ekstremalnych warunków środowiskowych. 8. Jakie zwierzęta posiadają powłoki zmieniające kolor lub teksturę, i w jakim celu? 9. Dlaczego skóra rekina jest pokryta łuskami i jakie ma to znaczenie w jego poruszaniu się? 10. Jakie przystosowania w budowie skóry pomagają wielbłądom przetrwać w pustynnych warunkach? 11. Jakie cechy powłok ciała u zwierząt żyjących w zimnym klimacie pozwalają im na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała? 12. W jaki sposób skóra ssaków, takich jak niedźwiedzie polarne, jest przystosowana do warunków Arktyki? Jeśli chcesz pobrać odpowiedzi, notatkę i dodatkowy test sprawdzający Twoją wiedzę z tego tematu, kliknij w link znajdujący się w opisie do tego filmu.